Witold. Dwa słowa, Witold Gadowski. Oddaję Ci głos. Spotykam już cyklicznie, bo to już stało się jednym spotkaniem w odcinku. No niemniej pomiędzy naszymi spotkaniami dzieją się przeróżne rzeczy i zawsze warto je skomentować. Ale dziś zacząłbym od takiej refleksji ogólnej, bo mija 25 lat istnienia III Rzeczpospolitej i warto by poczynić pierwszy bilans świeczwiecza. W mediach oficjalnych ten bilans jest oczywiście doskonały, prawda? Jesteśmy krajem znakomicie się rozwijającym, mamy prezydenta Europy, a tenże prezydent Europy ostatnio stwierdził, że jesteśmy w czołowej 20 najlepiej rozwijających się państw świata. Troszkę to brzmi jak z czasów Gierkowskich, ale Gierek był bardziej ambitny, bowiem twierdził, że jesteśmy w pierwszej dziesiątce. Donald Tusk jest skromniejszy, a może Angela Merkel doradziła większą modestię. Dlaczego? Mamy prezydenta Europy, mamy dynamiczny rozwój, mamy wreszcie przyrost dochodu narodowego, który dalej Bóg nie wiem, z czego się bierze. Ale oficjalnie statystyki wykazują ciągle, że mamy dodatni bilans, jeżeli chodzi o produkt krajowy brutto i dochód narodowy. Ciekaw jestem, jakie są metody obliczania tego. Ale wracając do bilansu 25-lecia. Otóż komentatorzy minionego 25-lecia dzielą się na dwie kategorie. Poważnych i żartownisiów. Za żartownisiów uważam wszystkich tych, którzy za Donaldem Tuskiem powtarzają te wszystkie rzeczy, bo to są dobre żarty. I można się nieźle ubawić przy tym. A poza tym ci żartownisie, których jest dużo więcej niż tych poważnych, traktują nas poważnych, którzy zwracają uwagę na przeróżne zagrożenia i możliwości lepszego rozwoju, traktują nas rechotem. No tak więc rechotają od 25 lat z rzeczy, które wydawałoby się, że są zdroworozsądkowo zrozumiałe. Kiedy w 1993 roku opuściły Polskę ostatnie oficjalne oddziały armii rosyjskiej, to już wtedy podnosiliśmy wraz z kilkoma innymi autorami, publicystami fakt, że w Polsce pozostało co najmniej kilkanaście tysięcy agentów rosyjskich, którzy po prostu się tutaj zaaklimatyzowali. Jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że po pierwszej fali naturalizacji, która była największa i objęła kilkaset tysięcy ludzi, to była ta fala naturalizacji po 1944 roku, kiedy przyjeżdżali tutaj Rosjanie i stawali się z zawodu Polakami, da zawód Polak, zmieniali nazwiska ze Stiepaniczuk na Komorowski i tak dalej, i tak dalej. To była ta pierwsza fala, którą nawieziono w postaci takiego niezbyt dobrego nawozu pod przemiany społeczne. Potem następne fale przypływały tutaj wraz z każdym przełomem politycznym, jaki dokonywał się w PRL-u, aż wreszcie w 1993 roku, kiedy Rosjanie oficjalnie się stąd wycofali, Brytyjczycy, specjaliści brytyjscy i amerykańscy szacowali, że w Polsce pozostało około 16 tysięcy czynnych agentów rosyjskich po wycofaniu się armii rosyjskiej. Wtedy, właściwie od tamtego czasu do dziś, pisaliśmy, że istnieje zagrożenie w postaci bliskiego sąsiedztwa pomiędzy Polską a Rosją, ale za każdym razem, kiedy o tym mówiliśmy czy pisaliśmy publicznie, to napotykaliśmy na rechot. Takie wykpiwanie i rechot mówiące o tym, co za durnie, co za debile w dzisiejszym świecie, żadnych wojen już nie będzie, Rosja to cywilizowany kraj, Władimir Putin to światowej klasy przywódca, mówi różnymi językami, w odróżnieniu od Donalda Tuska i Bronisława Komorowskiego, który nie mówi już chyba w żadnym języku, nawet po polsku się dobrze nie nauczył, więc za każdym razem następował rechot i ten rechot tak trwa. Kiedy mówiliśmy, że przemiany gospodarcze, zwłaszcza jeżeli chodzi o przemysł, o wytwórczość, o produkcję polskich marek i promocję polskich marek w świecie, to wszystko nie idzie dobrze i to nie będzie skutkować najlepiej, to następował rechot.
Nikt z nami nie dyskutował, tylko cały czas był rechot. Popatrzcie, co za durnie, co za puszczyki, nic im się nie podoba, malkontenci, a tu się rozwijamy dynamicznie, stajemy się potęgą i żyje nam się coraz mniej. Kiedy zaczęła się fala masowych emigracji zarobkowych z Polski, znowu alarmowaliśmy, że to będzie katastrofa demograficzna. Bo jeżeli złożymy w jedno coraz mniejszy wskaźnik przyrostu naturalnego i masową emigrację najbardziej dynamicznych jednostek za chlebę, no to możemy sobie wyobrazić, co się stanie. Chybotliwa piramida społeczna właśnie nam się zawala. W tym roku do budżetu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dopłacimy z budżetu państwa, czyli z naszych kieszeni, około 90 miliardów złotych. Wyobraźcie sobie Państwo, co to jest 90 miliardów złotych. Budżet miasta Krakowa, które jest drugie co do zamożności, które jest drugim co do zamożności miastem w Polsce, to 3,5 miliarda złotych. A tutaj 90 miliardów pakujemy w ZUS. W przyszłym roku trzeba będzie więcej. W przyszłym roku ZUS się zawali. To już są wyliczenia nawet ostrożnych interpretatorów, a ostatnio pan Balcerowicz już zaczął bardzo głośno krzyczeć, że ZUS się zawali. Czyli sam widzisz, że zabawki, które dał mu Jeffrey Sachs, a które on firmował swoim nazwiskiem, no w tej chwili się rozpadają już. Więc jak mówię, mija 25 lat sporu poważnych z żartownisiami, no i jak widać dziś żartownisie nie mają już takiej ochoty do żartów, co więcej mówią to, co my mówiliśmy 25 lat temu. Oni mówią to dziś. Obudzili się naraz, że Rosja jest agresywna, że Władimir Putin wcale nie jest cywilizowanym przywódcą, że liczy się na trud siły, że ideologia, która tam panuje, jest ideologią wrogą Polsce. Naraz mówi to z miedzianym czołem Donald Tusk, jakby zapominając, że rok temu mówił co innego, a jeszcze całkiem niedawno obściskiwał się z panem Putinem na molo w Sopocie i rozmawiali, nie wiadomo w jakim języku, mogli rozmawiać po niemiecku, co jest językiem rodzinnym Donalda Tuska, a też doskonale jest przyswojony lepiej nawet przez Władimira Putina. Jako ciekawostka oczywiście można zauważyć fakt, że pani Angela Merkel i pan Władimir Putin mogą rozmawiać w dowolnie wybranym języku z różnymi niuansami, dlatego że pani Angela jeszcze za czasów NRD wygrała olimpiadę języka rosyjskiego i nawet była na stypendium w Moskwie, gdzie szlifowała swój rosyjski. Ona zna rosyjski lepiej niż my wszyscy. Doskonale. Natomiast Władimir Putin, będąc rezydentem KGB w Dreźnie, no, poznał język niemiecki, więc mogą sobie losować, w jakim języku będą rozmawiać. Nie potrzebują tłumaczyć. To w sposób naturalny zbliża przywódców i efekt tego zbliżenia, no widzimy, to nie jest tylko zbliżenie językowe, ale myślę, że jest to zbliżenie także myślenia o przyszłości Europy, przynajmniej Europy Środkowej. Ta nasza Europa Środkowa znalazła się niestety w tak kiepskim położeniu, bowiem z jednej strony Rosjanie bronią się przed ostatecznym zepchnięciem do drugiej linii państw świata, do czego nie są przyzwyczajeni, przynajmniej przywódcy rosyjscy, stąd też zachowują się tak, jak się zachowują, a z drugiej strony Niemcy już nie czują na sobie wędzidła amerykańskiego, i no i wychodzi prawdziwe oblicze państwa niemieckiego, prawda? Niemcom, jak się zdejmie niestety łańcuch z szyi, to zaczyna być to samo. Zaczynają maszerować i zaczynają brakować przestrzeni we własnym kraju, prawda? I to nie jest antyniemieckie stwierdzenie, tylko to jest stwierdzenie faktu. To jest stwierdzenie faktu. Dziś zagraża naszej państwowości w równym stopniu budzący się imperializm niemiecki. Nie ten klasyczny imperializm militarny, ale imperializm państwowy i z drugiej strony słabnący, ale wierzgający w konwulsjach imperializm rosyjski, co wspólnie no, pomiędzy dwoma niedźwiedziami, które jeszcze na dodatek często realizują wspólne projekty, nam nie jest zbyt dobrze i czujemy ten uścisk. Natomiast z jednej strony zamieniliśmy się w pewnym momencie rolami i żartownicy stali się niezwykle poważni, a my zaczęliśmy żartować. Stało się to w momencie, kiedy Donald Tusk otrzymał tę funkcję w Europie. Wtedy żartownicy zakrzyknęli, że jest to największe wydarzenie od czasów, kiedy Otto III
wyniósł Bolesława Chrobrego. Dobra? I to cytuję oficjalne zdania propagandystów obozu rządowego. To nie są moje pomysły. To nie są też teksty z kabaretu. To są poważne, powtarzane potem przez Żakowskich, Olejników i całą tą resztę, bogotyzm polityczny. Prawda? Więc jest to wydarzenie niesłychanej rangi. Jeden z publicystów napisał nawet Habemus Tuska, porównując ten awans Donalda Tuska do wyboru Karola Wojtyły na papieża. No, jakby nawet tego nie skomentuję, bo Państwo sami widzicie w miarę tych rzeczy, ale my zaczęliśmy żartować wtedy. A oni się oburzyli, jak możemy żartować z tak wielkiego awansu Polaka? No, ale my pytamy, czy Polaka? Czy Polaka? Bo dziś zachodzi zasadnicze pytanie, czy Donald Tusk jest Polakiem. Oczywiście. Bo Donald Tusk dziś nie musi już mieć polskich obowiązków. Już sobie załatwił wszystko, co mówi. Co więcej, rzucił premierostwem Polski jak zużytą zabawką, której nigdy nie lubił. I teraz będzie mówił w Europie już podobnie to, co powtarzał w gronie przyjaciół, że polskość to nienormalność. Bo pochodzenie Donalda Tuska, nie odnoszę się do tego kaszubskiego wątku biografii, tylko do zupełnie innego, zaczyna budzić wątpliwości. Czy to jest Polak? Czy to jest sukces Polski, że Donald Tusk naraz znalazł się na jakiejś tam funkcji wśród biurokracji europejskiej? Jakie z tego korzyści będzie odnosiła Polska? Poza jego oczywiście gładkim mówieniem, na które się Europa nie nabierze, bo on tak dobrze nie mówi w innych językach, jak w języku polskim. A w piłkę, no to tam specjalnie się nie gra w Brukseli, więc tym też nie będziemy mógł im pomóc. Matka Tuska nauczyła się języka polskiego 10 lat po wojnie. Tak. A on z babcią rozmawiał po niemiecku. Tak podała w wywiadzie do Wiwy. No tak, no to czyli czysta Polka. Czysta. Więc mówię to nie dlatego, żeby wzbudzać niepokoje jakieś narodowościowe, czy też obniżać rangę pana Donalda Tuska, tylko awans pana Tuska jest jego osobistym sukcesem, a właściwie sukcesem Angeli Merkel, dla której Tusk był zawsze miłym pudelkiem. Prawda? Miłym i użytecznym pudelkiem. Więc rzeczywistość jest taka, że my z tego nic nie mamy. Natomiast jakie zapłacimy koszty tego awansu, to jeszcze nie wiemy. Na razie wiemy, że Donald Tusk zapalił zielone światło Dawidowi Cameronowi, żeby znosić uprawnienia socjalne dla Polaków pracujących na wyspach. To już jest pierwszy koszt, o którym wiemy, tego spinania się po naszych karkach do Europy. I to jest taka pierwsza uwaga. Druga uwaga jest taka, że kiedy zastanawiałem się nad narzędziami do opisu minionego 25-lecia, to właściwie znalazłem trzy takie bardzo dobre narzędzia, politologiczne, których oczywiście nie będą wykładać na uniwersytetach, bo to by było niepoprawne politycznie i nie prowadziłoby do kariery. Niemniej myślę, że to są dość precyzyjne narzędzia, które pozwalają opisywać minione 25 lat. Pierwszym narzędziem, o którym myślę, to jest termometr Wałęsy. Termometr Wałęsy, jak pamiętacie, to ma swoje źródła w posiedzeniu Komitetu Obywatelskiego, zaraz na początku lat 90., kiedy Turowicz miał inne zdanie niż Wałęsa i Wałęsa rozrzeźlony krzyczał: stłucz pan termometr, nie będziesz pan miał gorączki. I ten termometr Wałęsy jest od 8 lat nieomal stosowany przez ekipę Tuska, aby pozbywać się wszelkich niedogodności. Więc tak, jeżeli mamy problemy z Solidarnością, jeżeli Solidarność czyni nam jakieś kłopoty, to co robimy? Rozwiązujemy zakłady pracy, wyganiamy tą Solidarność i tym sposobem nie mamy gorączki. Tłuczemy termometr, nie mamy gorączki. Jeżeli za okresu słabnącego Leszka Millera naraz prokuratura poważnie zabrała się za ściganie przestępstw dużej skali, czyli mafii węglowej, mafii paliwowej, mafii gazowej, tych mafii, które najbardziej okradają państwo i które są sprzężone ze światem politycznym, co więcej, które w wielu przypadkach finansują świat polityczny, to cóż zrobił Donald Tusk? Rozwiązał wszystkie zespoły prokuratorów, które zajmowały się tymi zagadnieniami, a śledztwa porozsyłał do prowincjonalnych prokuratur kilkudziesięciu, także każdy z nich tam sobie dogorywa. W ten sposób nie mamy mafii. W
Znowu, spokojnie, ten moment, nie ma żadnej mafii, nie ma żadnej przestępczości gospodarczej. Jeżeli dziś słyszymy głosy, że sieć klubów Kokomo, które są lokowane bezczelnie w centrach największych miast, to są takie, jakby ktoś pisał, nie wiem, takie kluby, gdzie niewiasty tańczą na rurce. Kluby Gogo, prawda? Więc jeżeli dziś mówimy, że sieć klubów Gogo to ma swoje źródło w Pruszkowie, który właśnie wychodzi z więzień i musi z czegoś żyć, no to oczywiście wszyscy wzruszają ramionami i mówią, no takie bajki, prawda? Termometr jest stłuczony, nikt w Polsce nie prowadzi poważnych śledztw, nikt. CBA, które zostało stworzone do ścigania korupcji, zostało tak dokładnie obezwładnione, że dzisiaj możemy je śmiało rozwiązać. Jest niepotrzebne. CBA nikogo nie ściga, nikogo nie złapie, chyba że to będzie jakiś wójt, czy jakiś podpadający marszałek województwa podkarpackiego, który właśnie przekroczył miarę i wszyscy już wiedzą, że kradnie, że tam jest seks za pracę i tak dalej. CBA jest niepotrzebne. Tak, niepotrzebne są polskie służby specjalne, bowiem zauważcie Państwo, że to już powtarzam po raz kolejny, będąc tutaj, polskie służby specjalne nie łapią szpiegów, zwłaszcza szpiegów rosyjskich. Tym samym nie ma szpiegów w Polsce, bo skoro ich służby nie łapią, znaczy ich nie ma. Stłukliśmy ten moment, nie ma szpiegów. Nie ma problemu szpiegostwa, nie ma problemu szpiegostwa gospodarczego, nie ma problemu wrogiego przejmowania ze strony Rosjan kolejnych zakładów pracy. Nie ma wreszcie szarogęszenia się wielkich światowych korporacji w Polsce, które omijają polskie prawo, omijają także prawo pracy i za które nie ma się kto zabrać. Prawda? Jeżeli obezwładniliśmy Urząd Antymonopolowy i Urząd Ochrony Konkurencji, to Niemcy mogą śmiało wykupić cały sektor prasowy polskiego rynku medialnego. Żaden urząd nie działa w tej sprawie. Jedna firma, Neue Passauer Presse, ma wszystkie dzienniki regionalne w Polsce za wyjątkiem 5 tytułów. Mamy Urząd Antymonopolowy, mamy Urząd Ochrony Konkurencji. Co robią te instytucje? Nic. Spłukliśmy ten moment. Rozumiecie Państwo? W ten sposób zlikwidowaliśmy wszelkie patologie. Rzeczywiście Polska staje się krajem szczęśliwości, no bo nie ma patologii. Ten moment jest stłuczony. W Niemczech obowiązuje prawo mówiące o tym, że zagraniczny kapitał nie może być właścicielem wiodących środków przekazu. Więc jak to jest, że w Niemczech, z których bierzemy pomysł, przykład, nie wolno, a w Polsce wolno. To dużo mówi o tym, jak jesteśmy traktowani przez własne władze. Drugim takim narzędziem do opisu rzeczywistości jest wentyl Jaruzelskiego. Na czym polega wentyl Jaruzelskiego? Ano na tym, że jak Państwo pamiętacie, w okresie słabnącej PRL, gnijącej PRL, Jaruzelski dawał wszystkim, którym się nie podobało, paszporty i bilet w jedną stronę. Jak się Wam nie podoba, możecie wyjechać, jest święty spokój, w ten sposób ciśnienie pod pokrywką spada, wybuchów nie ma, wszyscy, którym się nie podoba, są za granicą. No genialne. To samo rozwiązanie, sądzę, że podpowiedziane przez tych samych doradców, którzy podpowiadali Jaruzelskiemu, zostało zastosowane przez Donalda Tuska. 2,5 miliona Polaków zostało wypchniętych za granicę. Czyli jest święty spokój. I skoro społeczeństwo się nie buntuje, to znaczy, że jest zadowolone. A jak jest niezadowolone, ma paszporty, może jechać do Londynu. Termometr Wałęsy i wentyl Jaruzelskiego. Działa. No i trzecie narzędzie, które dopiero rozpoznaję, bo ono wynikło w niedawnym czasie i jeszcze nie znam jego politologicznych konsekwencji, to jest lewatywa Komorowskiej. Jeszcze nie wiem, jak to będzie skutkowało. Jak widzę na razie, produktem lewatywy Komorowskiego jest pani premier Inspe Kopacz, prawda? Bo już odwiedziła Komorowskiego, lewatywa została zrobiona. Efektem tej lewatywy jest pani Kopacz. No i prawdopodobnie będzie takim premierem, prawda? Bo Donald wyjechał, została lewatywa. Więc tutaj jeszcze zobaczymy, co się będzie działo. No i wreszcie słowo o kulturze. Otóż niedawno zauważyłem, także podsumowując ten okres 25-lecia, że tak jak w początkowym okresie PRL-u dominował socrealizm w literaturze, powstawały dzieła tak wielkie, że wszystkie prawie już zostały przemielone przez maszyny papiernicze,
wszystkie dzieła, zwłaszcza wydawnictwa Książka i Wiedza. Tak dziś od 25 lat dominuje gej realizm, czyli nurt literatury, sztuki i kultury, który musi być politycznie poprawny. Czyli na pewno nie może zatrącać o homofobię, a homofobia to, przypomnę Państwu, jest naśmiewanie się, czy też nieakceptowanie publicznego manifestowania gejowskiego stylu życia i co za tym, wszystkiego, co za tym idzie. Więc ten gej realizm i gender realizm dominuje w naszej kulturze dziś, ale dominuje w takim stopniu, że ta kultura nie produkuje już kompletnie niczego. Tak jak nasz przemysł przestał produkować jakiekolwiek ciekawe produkty, dziś nie mamy żadnej światowej marki, którą moglibyśmy się pochwalić po 25 latach rządów III Rzeczpospolitej. Tak, no a produkt regionalny, Siwowica Łącka. Tak, w polskiej kulturze od 25 lat praktycznie nie powstało nic, czym moglibyśmy się pochwalić przed światem. Jeżeli powstaje cokolwiek, to powstaje wbrew państwu, niezależnie od państwa i bez państwowego mecenatu. To wszystko, co powstaje pod państwowym mecenatem, jest funta kłaków niewarty. Dlaczego? Dlatego, że to promuje cwaniaków i pieczeniarzy. Cwaniacy i pieczeniarze to być może dynamiczny segment społeczeństwa, ale to nie są artyści. Artysta z natury musi być wolny, musi być odważny, musi mieć coś świeżego do powiedzenia. Tymczasem ci pieczeniarze i cwaniaczki doskonale wyczuwają wiatry i produkują kulturalne produkty, które można potem podziwiać jako Golgota Piknik czy jakieś takie inne fekalne spektakle, prawda? Bo ostatnio spektakle fekalne są na topie. Znaczy musi być trochę fekaliów i gej ozdób, żeby w ogóle uznać jakikolwiek spektakl za dzieło. No, typowym przykładem tego, co się dzieje, to jest Teatr Narodowy, Teatr Stary w Krakowie, prawda? Gdzie banda homoseksualistów i nieudaczników opanowała dotowany przez Ministerstwo Kultury teatr, który ma ogromną tradycję i no i doprowadziła go na skraj upadku, bo tam już nikt nie chodzi, kto nie jest ciekaw nagich męskich zamków w różnych konfiguracjach. Ci, którzy są amatorami męskich sempiter, no to rzeczywiście mogą się o to chodzić, ale tańszym sposobem na to jest oglądanie jakichś tam kanałów w internecie, nie trzeba płacić biletu. Tymczasem w Teatrze Starym dzieje się to samo, co się dzieje na tych różnych pedalskich kanałach internetowych. Więc jakby podsumowując, obraz nie jest tak hura optymistyczny, jak Państwo zauważyli, jak obraz oficjalny, ale są także no, pewne jaskółki poprawy. Jedną z takich jaskółek poprawy to jest oczywiście postawa pieszczoszków w systemie. Prawda? Pieszczoszki systemu albo już są takie bardzo skofundowane i nie są takie agresywne w konsaniu, albo też usiłują już udawać lekko opozycyjne pozycje, prawda? Przybierać lekko opozycyjne pozycje po to, żeby potem powiedzieć, to myśmy byli opozycją, a tamci to w ogóle się nie liczą, bo oni są jakaś niekonstruktywna opozycja. Bo to jest zawsze tak, że jak dochodzi do jakiegoś przełomu, to musi się wyselekcjonować opozycję konstruktywną. Tak się wyselekcjonowało pana Michnika i jego kolegów do okrągłego stołu, tak się teraz wyselekcjonuje publicystów i dziennikarzy, którzy będą opozycyjni. Na przykład może być opozycyjny wobec tego rządu za chwilę Zakowski, albo Olejnik, albo ktoś, albo Owsiak, prawda? Albo ktoś jeszcze. No i okaże się, że to jest ta opozycja konstruktywna, z nią rozmawiamy, robimy przełom i uzdrawiamy Polskę. Można. I prawdopodobnie ten manewr przy współudziale służb specjalnych będzie wykonany, czyli niekonstruktywna opozycja zostanie odsunięta całkowicie. Społeczeństwo się wytłumaczy, że no, z tamtymi to w ogóle nie ma co rozmawiać, a tu są ci kulturalni, prawda, grzeczni, przyjemni opozycjoniści, których wszyscy lubicie, bo ich znacie, prawda, od dziesiątek lat, no i tak dalej. Tutaj Tomasz Lis stanie na czele opozycyjnej grupy negocjacyjnej na przykład, prawda, bo jest znany z niezależności i opozycyjnej. I to jest całkiem możliwe. Tak będzie w kulturze, tak będzie prawdopodobnie w innych branżach. I stąd też, pracując nad ostatnią częścią trylogii, którą piszę, tak przyszedł mi do głowy tytuł, który chyba utrzymam do końca,
Nie jest on może optymistyczny, ale oddaje stan rzeczy. Tytuł będzie brzmiał Szlak trafi. Szlak trafi. No mogę Państwu nawet podać pierwsze zdanie, które będzie otwierało tą książkę, chociaż muszę przeprosić uszy niewiast, bo padnie grube słowo. Pierwsze zdanie jest takie, że kurwa nie może iść w pierwszym szeregu procesji, nawet jeśli się nawróciła. Tym optymistycznym akcentem oczywiście zakończył wprowadzenie do naszej rozmowy i oddam Państwu głos i poproszę o spory i uwagi. Proszę bardzo, pytania. Jeśli nie chcę pytać, no. Ale zawsze jest dużo sporów. To trzeba się rozgrzać. Właśnie, ktoś tam... No coś dołożyć. Chyba uskarżyć. Jak przebiegają prace nad książką o Smoleńsku? No właśnie mówię o tej książce. No tak. Mówię o tej książce. Ona się rozrasta, dlatego że będzie traktowała o Smoleńsku i Smoleńsk będzie tam bardzo ważną osnową fabuły, ale w międzyczasie dowiaduje się tylu innych rzeczy, że to będzie książka o naszej dzisiejszej współczesnej Polsce. Nie tylko o Smoleńsku, ale o tym, co po Smoleńsku, co w trakcie, dlaczego. Znowu poszukiwanie ukrytych motorów sterowania naszą rzeczywistością. To właściwie mnie fascynuje od kilkunastu co najmniej lat i temu jakoś poświęcę tą książkę. Oczywiście chciałbym, żeby to nie było ze szkodą dla warstwy beletrystycznej i dla narracji tej książki, bo najgorzej jest, jak książka, która w założeniu ma być powieścią, staje się publicystyką. To wtedy rzeczywiście to jest ani jedno, ani drugie, ani wielbłąd, ani wydra. Więc szanując konwencję powieści, idę w konwencję powieści, ale także mam w głowie pewien projekt publicystyczny opisania tego wszystkiego, o czym mówię. To być może też wyjdzie, ale wcześniej wyjdzie też książka opisująca śledztwa, które robię dla tygodnika w sieci ostatnio, bo one są rzeczywiście czasami zapomniane, a czasami nienagłośnione zbytnio. Tak jak na przykład sprawa konsula Wojciecha Janowskiego, którym poświęciłem dwa duże teksty w sieciach, a o którym ostatnio odkrywczy reportaż zrobił Tomasz Sekielski. Tylko że Tomasz Sekielski zrobił to tak, że przeczytał moje teksty, nie bardzo je zrozumiał, a potem zrobił z tego jakieś nie wiadomo co. Różnica między nami jest taka, że ja dostałem za ten tekst X złotych, a Tomasz Sekielski dostał 70 razy X, prawda? Taka jest różnica, bo już różnica klasy jest zupełnie inna. Proszę bardzo. Nie wiem, czy... Chciałem się zapytać, znaczy może nie związane z Twoją pracą, ale Witku, generał Zacharski ostatnio przyjechał, był nawet w Dąbrowie. Czy w ogóle jakiś masz kontakt z generałem Zacharskim i jak oceniasz jego tournée właśnie po Polsce? Bo generał twierdzi, że przyjechał z emerytury, żeby promować swoje książki. Spotkałem generała Zacharskiego w Łebie, bo tam mieliśmy festiwal książek, który zorganizowało wydawnictwo Zysk, no, a obaj wydajemy się tam wydawnictwie, więc stąd takie spotkanie. No i generał, który jest człowiekiem chałupliwym, albo może inaczej powiem, to jest człowiekiem umiarkowanie obdarzonym skromnością. Opowiadał przez dwie godziny, jak to dotarł do nieruszanych zupełnie archiwów Abwery i na podstawie tych archiwów pisze teraz, już zaczął właściwie wydawać historię drugiego oddziału sztabu generalnego, czyli naszego wywiadu wojskowego w czasie II Rzeczypospolitej itd. itd. Oczywiście te historie, które pisze Zacharski, są bardzo niepochlebne dla Polaków. I zadałem mu bardzo proste pytanie. Panie Marianie, czy nie przyszło Panu do głowy, że pisanie na podstawie archiwum wrogów historii własnej jest dosyć karkołomną metodą? No on to robi właśnie. Rzeczywiście ma dostęp do unikalnych dokumentów Abwery, wykorzystuje bezkrytycznie i pisze książki. I taka jest moja opinia na temat tej twórczości. To są ciekawe dokumenty, prawdziwe, to jest ciekawe spojrzenie, ale nie jest to spojrzenie polskiego historyka i nie jest to też spojrzenie polskiego oficera wywiadu, bo ani polskim oficerem wywiadu, ani polskim historykiem pan Zacharski nie był i nie jest.
Ale pytanie było tak, mniej więcej chodziło mi o to, czy rzeczywiście możemy wierzyć, że generał przyjechał tak sobie książki promować historyczne, bo generał się spotyka i ma jakby przekaz. Nie? Ja się nawet wprost pytałem generała Zacharskiego, jaki jest przekaz taki konkretny. Więc powiedział wprost, że no, to przekaz jest mniej więcej taki, że nie dać się znowu w jakieś wojny wciągnąć, w jakąś taką masakrę po prostu, tak jak to było wcześniej. Więc nie wiem, czy to jest misja generała teraz, że został powołany z emerytury z powrotem, żeby coś działać, czy rzeczywiście to jest jego prywatne jakieś takie. Jakie jest twoje wrażenie? Ja oficerom wywiadu bolszewickiego nie dowierzam. Z natury, z definicji. Żadnemu. Być może misja. Żadnemu. Więc jeżeli oni mówią o patriotyzmie, to ja zawsze pytam, wobec jakiej ojczyzny? Wobec jakiej ojczyzny panowie jesteście lojalni i wobec jakiej ojczyzny jesteście patriotami? Bo jeżeli Marian Zacharski mówi, że on nie wiedział, że plany rakiet amerykańskich idą do Moskwy i że on pracował dla polskiego wywiadu, no to wykazuje się no, dużym zaufaniem do naszej dobroduszności. Bo to, że my mu w to uwierzymy, to chyba w to on mnie też nie wiedział. No niemniej ludzie muszą jakoś żyć, muszą redukować w sobie dysonans poznawczy. Jeżeli czują, bo Maria Zacharski niewątpliwie jest człowiekiem bardzo inteligentnym, więc jeżeli czują, że no, ich działalność nie stała po drodze z działalnością na rzecz polskiego patriotyzmu i odbudowy naszego państwa, no to muszą sobie ten dysonans jakoś redukować. Jaruzelski sobie go redukował w ten sposób, że teraz wydanej pośmiertnie biografii, którą napisał nomen omen pan Osiecki, ten sam, który chodził na lekcje rosyjskiego do ambasady rosyjskiej, który pisał o Smoleńsku, doskonałe rzeczy. Więc generał Jaruzelski radzi sobie w ten sposób, że twierdzi tak w rozmowie z Osieckim, o ile tak stwierdził. Wie pan, gdybym wiedział to, co teraz, to pewnie byłbym żołnierzem AK. No to zabawne, prawda? No bo kto tutaj zakładał bolszewicką republikę? To znaczy, okazuje się, że nikt nie zakładał. Wszyscy byli patriotami, albo co najmniej Konradami Wallerodami. Oni to wszyscy rozsadzali ten system. A on trwał 50 lat. Prawda? I trwa nadal. I trwa nadal w postaci szlachetnych pokoleń, prawda? No gdybyśmy byli tak, znaczy w jednym on oczywiście ma rację, bo gdybyśmy mieli tą wiedzę, co teraz, to nie dopuścilibyśmy do okrągłego stołu. Bo jak dzisiaj pytają mnie, zwłaszcza, że mówią pierwszy niekomunistyczny rząd Tadeusza Mazowieckiego, ja mówię, jaki niekomunistyczny? A co tam robił Kiszczak i Siewicki, profesor tak siłowy? Pierwszy półkomunistyczny, to mogę powiedzieć, ale pierwszy niekomunistyczny, pierwszym niekomunistycznym rządem to był rząd Jana Olszewskiego. Bo zachowywał się antykomunistycznie, doprowadził do wyprowadzenia armii sowieckiej z Polski i upadł na lustrację. Więc gdybyśmy dziś mieli tą wiedzę, którą mamy dziś, nie należało doprowadzać do żadnego okrągłego stołu. No, ale niektórzy nie mieli wiedzy, a byli przeciwko, na przykład LDPN było przeciwko. No i było jasne, dla nas to było jasne, że tak to się stanie. No, natomiast reszta nas zakrzyczała. Ja wtedy byłem za okrągłym stołem, ale byłem głupi, no. Dzisiaj wiem więcej. Natomiast dlaczego? Oni mówią, doprowadzilibyście do wojny polsko-polskiej. Po pierwsze nie do wojny polsko-polskiej, tylko do wojny polsko-sowieckiej. Wewnątrz kraju, jeżeli w ogóle. I byłoby to wyrżnięcie kilku tysięcy w porywach czynowników i popłynęłaby krew i byłoby czyściutko. Niestety, przepraszam, mówię to z beznadziejną dezynwolturą, ale taka jest prawda. Gdyby wtedy poszło na ostro, żylibyśmy w innym kraju. Nie okupowanym przez ZSRR, bo ZSRR się kończył. Już to były podrygi. Żylibyśmy w innym kraju, żylibyśmy w Czechach, które nie miały żadnej rewolucji, ale skorzystały z tego, że mogli to układać inaczej. Władza wówczas miała wszystko, miała siłę, miała policję, miała armię, miała pieniądze, nie miała tylko jednej rzeczy, społecznego poparcia. Władza siedziała na bagnetach, oni byli ciężko przestraszeni i prawdopodobnie wielu z nich chciało wyjeżdżać już w trybie natychmiastowym do ZSRR. A nas zmanipulowano, żebyśmy się zgodzili pod tymi pistoletami i karabinami czerwonymi do obrad okrągłego stołu i
do umożliwienia przejścia suchą stopą czerwonych w stronę kapitalizmu i tego, co jest dziś. Dziś oni są górą, a my dalej chodzimy po prośbie. I zastanawiamy się, dlaczego tak jest. Dlatego tak jest, że w Polsce był okrągły stół. Okrągłego stołu nie powinno być w Polsce. Za rok zawaliłoby się to wszystko samo. A oni, przynajmniej kilku z nich, poniosłoby kary takie, że dziś żaden czerwony nie pełniłby funkcji publicznych. Nie byłby zapraszany do charakterze eksperta do studiów telewizyjnych. Co więcej, może nie byłoby czerwonych telewizji. Rok czasu. No nie wiadomo, co by Reagan wyliczył. No Reagan nie popierał raczej Gorbaczowa. Ale Jaruzelskiego. Nie wiem, czego popierasz. To taka panuje opinia, ale ja nie czytałem źródeł, z których wynikałoby, że Jaruzelski cieszył się poparciem administracji amerykańskiej. Co więcej, Amerykanie wiedzieli, że handlujemy bronią z terrorystami i że przechowujemy Abunidala na przykład w Polsce, całą jego siatkę. Oni to wiedzieli. Bush zagroził za czasów Jaruzelskiego, że nie przyjedzie do Polski, jeżeli Abunidal nie zostanie wydalony. Wtedy wyjechał do Berlina Wschodniego. Więc to, co się nam podaje, a to, co się działo naprawdę, to są rzeczy do zbadania. Dziś jestem przekonany, że okrągły stół jest przyczyną ciężkiej choroby, na którą cierpimy do dziś. A nie jest żadnym dobrodziejstwem i obchodzenie rocznicy okrągłego stołu jest tak jak obchodzenie rocznicy 22 lipca albo manifestu PKWN. Bo to był manifest PKWN, tylko w innych realiach historycznych, w innych warunkach po prostu. Proszę bardzo. Jeśli może. Potem. A, przepraszam, może? Nie, to inaczej zróbmy. Proszę panią, a potem. Jasne. Józef Dyktatorska, to ciebie. Czy nie ma pan tak wrażenia, że nad Polską ciąży jakieś przekleństwo? Nasz naród ma w sobie jakiś dziwny gen łagodności. Przecież historia Polski to jest historia wybaczania najpodlejszych zdrad. Historia zamulania, sprowadzania obcych wojsk na ojczyznę, brania pieniędzy od obcych agentów. I to się ciągnie. Mieliśmy, powiedziałabym, krótką przerwę w trakcie II Rzeczypospolitej i wróciliśmy do tego samego. Bo powiedzmy sobie szczerze, nasz były premier, tudzież całe jego otoczenie, winni są zdrady państwa. Winni są zdrady, bo jeżeli chodzi o sektor energetyczny, do widzenia, jesteśmy bezbronni. Rozkład totalny armii. Dalej, służba zdrowia to w zasadzie zacznie się specjalizować w eutanazji jeszcze za moment. Dalej, jeżeli chodzi o szkolnictwo, zero wychowania. Młodzież puszczona jest na żywioł, uczona byle jak i byle czego. I wreszcie kolejna sprawa. O katastrofie smoleńskiej nie będę mówić, bo to pozostaje poza wszelką krytyką. To jest rana, która się, podejrzewam, jeszcze przez dziesiątki lat nie zagoi. Ale istnieje jeszcze inna sprawa. Rozwalenie totalne finansów. Skazanie ludzi w moim wieku, że za kilka lat, no nie wiem, z kapelusikiem będziemy chodzić. Młode pokolenie w przeważającej części nie jedzie do wspaniałej pracy, nie pełni wysokich funkcji. Młode pokolenie, najbardziej jest przerażające to, że mam mnóstwo znajomych, kobiet niewiele młodszych ode mnie, które opiekują się starymi Niemcami. Kim ci starzy Niemcy byli, to chyba dobrze wiemy. I nasz premier pojechał do Brukseli, sprzedając nas, bo przecież chyba na tyle jesteśmy rozgarnięci, że te 2,5 roku to się chłopak będzie świetnie sprawował, żeby mu przedłużyli kadencję. Bo gdyby został w Polsce, stanąłby przed Trybunałem Stanu, złamał konstytucję we wszystkich możliwych punktach. A my co? A my nic. Jesteśmy... Zanim się oddam głos, to chcę dwa zdania powiedzieć na ten temat. Dołączyć może troszkę bardziej jądre zdania. Jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć. Zmanipulowani. Mam sporo osób
z dobrym wykształceniem, pochodzących nie z tych elit, które przyjechały na ruskich czołgach, ale tu zakorzenionych. I czasem mam wrażenie, że oni jeszcze gorzej myślą niż ci, którzy przyjechali. Więc dlaczego my się tak łatwo dajemy manipulować? Bo nie mamy rozumu. No, to mamy. Zaraz spróbuję odpowiedzieć. Ale tu jest też taka rzecz, że to spotkanie w Gazecie Polskiej nie miało tytułu. Tobie wysłałem tytuł, no bo rozumiem, spotkania 25 lat wolności. No, ja wysłałem Tobie 25 lat niewoli. Bo tak uważam, od 25 lat jesteśmy w niewoli, ale sami się do tego też przyczyniliśmy. Nie będę tak daleko sięgał, aż do 89 roku, parę lat wstecz. Wybory tutaj są, odbywają się. No i co robi Solidarność nasza? Nie mówię, że wszyscy, popiera Platformę. Oficjalnie, tak Jacku, oficjalnie Solidarność nasza poparła Platformę. No to mamy to, co mamy. No sami pewne rzeczy chcieliśmy. W 89 roku tu z kolegą Jackiem i jeszcze z paroma innymi osobami działaliśmy. Co zrobiliśmy? Stworzyliśmy Imperium Gazety Wyborczej. Z Jackiem siedzieliśmy całe dnie na 3 maja wyborczą sprzedawaliśmy. Także było nas kilku, którzy byli przeciwni okrągłemu stołowi. To byłem ja, może mało o tym mówiłem, taki Stefan, który rzucił za bawienie się w politykę, rzucił bawienie się w cokolwiek, bo mówił, że wszędzie są agenci i co? Okazało się, że on miał rację. Jacek sam znalazł tutaj z Dąbrowy ponad prawie 300 agentów, tak? Gdzieś chyba około 80. Tak, w małym kręgu. W kręgu kilku tysięcy osób, to pomyślcie sobie, ile tych agentów musiało być na całą Dąbrowę. No. I tak to właśnie wygląda. Częściowo sami jesteśmy sobie winni, że pewne rzeczy się dzieją, bo na spotkaniach rozmawiamy o tym. Ale ja zauważyłem, jeżeli jesteśmy na mieście, nie mówię, że wszyscy, to jeżeli zbierze się grupka osób, ktoś tam powie dodatniego Tusku, to ten, który powinien włączyć się w rozmowę, widziałem parę osób, akurat dzisiaj ich nie ma, które tu przychodzą na spotkania, frakiem wycofały się, uciekły, ani słowem nie powiedział. Nic. I tu jest pies pogrzebany. Nasz gość jest dziennikarzem śledczym w sieci. Ja mam takie pytanie, ile osób w Dąbrowie Górniczej uznających się za prawicę, czy mający poglądy prawicowe czyta w sieci? Czyta chociażby do rzeczy, czyta Gazetę Polską, no jeszcze mógłbym kilka tytułów wymienić. No chwilę, albo telewizję Republikę wspiera. No chyba trochę. No, trochę jest, ale żeby cokolwiek się działo, żeby się zaczęło zmieniać, to my nie tylko tu miejmy odwagę, ale po wyjściu z tego budynku, z tej salki, miejmy odwagę tam, na podwórku. A teraz się oddaję. Proszę. Ja przepraszam bardzo, czy ja jeszcze bym tylko dorzucił do tego moje taką uwagę, czy też spostrzeżenie. Czytałem kilka pańskich artykułów na temat środowiska krakowskiego prezydenta Majchrowskiego i forum, przepraszam, że siedzę, ale to tak. Nie szkodzi. Ja stoję, żebyście Państwo mnie widzieli. Ale... Tak. Prezydenta Majchrowskiego i tego otoczenia i najbliższych wyborów, które się tam odbędą. I w zasadzie tak konstatuje pan tam gdzieś, że tak powiem, w konsekwencji tego wszystkiego, że on wygra. Jestem o tym przekonany. Tak, że on wygra, chociaż prawda, wszystko to, co pan konstruował w tych kilku, że będzie pan z tym walczył, że to jest niemożliwe, ale on jednak wygra. No dlaczego?
No właśnie dlatego, i tu można znowu wrócić na nasze podwórko mniejsze, większe, rodzinne, od rodziny aż powiedzmy jakby większą nieco to taką powiedzmy konstelację. Ja myślę, że to jest właśnie jakiś taki problem, no jak z tego wyjść, mój Boże, właśnie. No właśnie, tutaj dorzucę jeszcze, zastanowiłem się na tym, co Pani mówiła, na tym, co Pan mówi, i postaram się na to odpowiedzieć tak, jak myślę. Nie wiem, czy to jest prawda objawiona, ale no tak z mojego rozsądku, jak to wynika. Ale zacznę od tego, że zdanie, które ostatnio mnie najbardziej rozbawiło, tak jak je słyszałem, brzmi tak: nie rozmawiajmy, bo się pokłócimy. Nie rozmawiajmy, bo się pokłócimy. To jest ideał propagandy dzisiejszej. Nie rozmawiajmy. W ogóle ze sobą nie rozmawiajmy. Na uroczystościach rodzinnych, na weselach, wszędzie nie rozmawiajmy. Nie wolno, bo się pokłócimy. Tak jest, bo mówią, że jak ktoś rozmawia, jest konfliktowy. Tak, broń Boże w polityce, ale w ogóle nie rozmawiajmy, najlepiej. Patrzmy w telewizor, bo tam jest hipnoza, tam nas ukierunkują, prawda? Więc alienacja społeczna służy totalistom. Obecna władza jest totalitarna. Dlaczego jest totalitarna? Oni się oburzają, jak ja im mówię, jesteście takimi samymi totalistami jak komuniści i faszyści. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie funkcje przejęliście partyjnie. Sami się kontrolujecie, sami tworzycie dla siebie prawo i sami je wykonujecie. Nie może istnieć demokratyczny ład społeczny, w którym jedna siła sama się kontroluje, sama wykonuje i sama tworzy sobie prawo. A oni tak zrobili, więc są totalitarystami, takimi samymi jak PZPR. Ich ideałem jest PZPR. Geremek, jak istniał jeszcze Komitet Obywatelski, twierdził, że w Polsce w ogóle nie należy zakładać partii politycznych. Jeden komitet wystarczy. Czyli co? Robimy PZPR bis. Robimy PZPR bis, tylko że tam Geremek nie mógł się dopchać do funkcji sekretarza, to go wylali w końcu, a wcześniej latał w skórzanej kurtce z naganem po uniwersytecie, wylali go z PZPR-u, no to sobie poszukał PZPR-u bis, którym wreszcie mógłby być pierwszym sekretarzem, bo roznosiła go ambicja. Dla ambicji osobistych rozwalamy ład, który moglibyśmy stworzyć. Dla ambicji osobistych. Inaczej oceniam Kuronia, który był na poły idealistą poststalinowskim, ale jednak był idealistą, działaczem społecznym, miał taki napęd. Z tej całej trójki Geremek, Michnik, Kuroń był największym idealistą, miał napęd. Chociaż był walterowcem, tworzył drużyny walterowskie, które miały rozbijać harcerstwo polskie. To jednak ten Kuroń był, ale właściwie nie powinniśmy się nimi zajmować. W ogóle. Bo to jest margines naszego społeczeństwa. Społeczeństwo nasze myśli tak jak my. Tylko jest zatomizowane, jest wpędzone w poczucie winy. Dziś, jak nie zgadzamy się z tym, co mówi towarzyszka Olejnik, czy towarzysz Żakowski, to mamy poczucie winy. Bo wszyscy myślą tak samo jak oni, a tylko my inaczej. Nie, tak nie jest. To media nam tak wmawiają. Media nas w ten sposób manipulują. Musimy wyłączyć media, wyłączyć okupację naszej świadomości. Dlatego, że my jako Kowalscy i Karwowscy nie myślimy. My powtarzamy to, co nam sączą do mózgu w TVN-ie. Co towarzysz Walter szufluje nam do mózgu koksem, brudną łapą pana Pieczyńskiego czy innych towarzyszy, którzy tam pracują. Czy pani Bochankę, której mamusia działała w Fozie, prawda, i tak dalej, tak dalej. Więc nie chcę się tym w ogóle interesować. A odpowiadając tak bardziej poważnie, mniej publicystycznie i doraźnie, to muszę powiedzieć tak, że my zawsze będziemy mieć problem w zetknięciu z Niemcami i Rosjanami. I znakomicie wytłumaczył mi ten problem profesor Felix Koneczny, którego propaguje się mogłem. Wielki polski naukowiec z przełomu XIX i XX wieku. Reklamuje go nie tylko dlatego, że wykładał w Krakowie, ale dlatego, że był po prostu wielkim polskim myślicielem. On jako pierwszy z badaczy dziejów zwrócił uwagę na to, że istnieją odrębne cywilizacje, które się ze sobą nie porozumiewają. Bo nie mają możliwości się porozumieć. Dlatego, że my, dziwnym zrządzeniem losu i Pana Boga, jesteśmy krajem opartym na cywilizacji łacińskiej. Czyli na cywilizacji, w której prawo stoi wyżej niż władza. Prawo jest niezmienne, prawo jest naturalne, prawo pochodzi od Boga de facto. Takie ma zakorzenienie, a jego zasady są zbudowane w Rzymie. I
biorąc pod uwagę chrześcijańską etykę, grecką filozofię i rzymskie prawo, możemy sobie zauważyć, co stanowi takie podglebie tego naszego myślenia od czasu światowej państwowości polskiej. Czyli powiedzmy, że od XVI-XVII wieku my jesteśmy już w pełni państwem łacińskim, narodem łacińskim. Mówiąc o narodzie, niestety myślę o szlachcie. Bo warstwa włościańska w Polsce uzyskała poczucie narodowe gdzieś w XVIII wieku. A tak naprawdę to już w czasach II Rzeczypospolitej. My sami wyhodowaliśmy sobie problem ukraiński. Jak Państwo zaczniecie czytać dzieje II Rzeczypospolitej, to zobaczycie, że poprzez oświatę, walkę z analfabetyzmem, rozbudzanie świadomości, zbudowaliśmy problem narodu ukraińskiego, który de facto nie istniał, a który myśmy stworzyli poprzez naszą politykę państwową. To był taki produkt uboczny II Rzeczypospolitej. Ale do czego zmierzam? Że jeżeli my myślimy po łacińsku, w tym naszym kodeksie honorowym nie mieści się podstęp, a jeżeli nawet, to uważane jest za niegodne narzędzie prowadzenia walki. Oszustwo, zwodzenie, kłamstwo, dywersja. Owszem, są stosowane, bo przecież nie jesteśmy aniołkami, ale nie uważamy tego za pochlebne, nie uważamy tego za budzące... Znaczy, nie zyskuje to w naszych oczach akceptacji moralnej. Tymczasem za granicą mamy Turan, cywilizację turańską. Cywilizację, w której siła jest najwyższym miernikiem stosunków społecznych. Czyli siła tworzy władzę, siła tworzy prawo. Kto ma siłę, ten ma rację. A siła może wypływać z różnych źródeł. Nie z etosu, nie tylko z etosu rycerskiego, a prawie w ogóle nigdy nie z etosu rycerskiego, tylko z tego etosu azjatyckiego, Genghis Khan. Cywilizacja turańska to właśnie Rusini wybebeszeni przez Genghis Khan. Więc oni akceptują tylko efekt. Oni nie pytają, jak Putin zdobył władzę, jak Putin zgładził generała Lebiedzia, jak Putin wysadził dwa bloki, żeby rozpocząć wojnę ze zwykłymi mieszkańcami, żeby rozpocząć wojnę w Czeczeniu. Prawda? Oni akceptują Putina, bo on ma siłę. A jak ma siłę, to ma władzę. A jak ma władzę, to ma prawo. Czyli widzicie Państwo rozbieżność pomiędzy naszym myśleniem. Oni w tej części, w której potrzeba, są Słowianami, nas doskonale rozumieją. I dobrze wiedzą, jak nas upokorzyć, jak zagrać na naszych uczuciach, jak wzbudzić nasze zaufanie, a my ich w ogóle nie rozumiemy. My Rosjan w ogóle nie rozumiemy. Rosjan najlepiej rozumieją Chińczycy. Naprawdę. To widać po efektach. Kontrakt gazowy, który podpisali Chińczycy z Rosjanami, jest maksymalnie korzystny dla Chin i sprowadził Putina na kolana. Putin na kolanach podpisał ten kontrakt. Dlaczego? Bo Chińczycy są jeszcze bardziej przebiegli niż Rosjanie. Chińczycy chwalą Rosjan. Chińczycy mówią, jesteście wielkim imperium. Podziwiamy was. Jesteście wspaniali. I w tym momencie Rosjanie są oczywiście, bo mają ogromny kompleks świata, oni już są usatysfakcjonowani. Oni takiemu komuś to oddadzą wszystko. Prawda? A Chińczycy prowadzą, niezależnie od pochleb, którymi kupują i uwładzają Rosjan, prowadzą swoją twardą politykę i zmuszają Putina do klękania. Niemcy nie mają takiego kontraktu gazowego, jaki mają w tej chwili ogromne Chińczycy z Gazpromem. Więc to pokazuje, że Chiny lepiej sobie radzą z Rosją, lepiej rozumieją Rosję niż Polska. Czyli Rosja jest bardziej azjatycka niż słowiańska. Nie dajcie sobie Państwo wmówić tych wszystkich miazmatów mówiących o jedności Słowian. Bo to jest bzdura. Nie ma żadnej jedności Słowian. My z Rusinami nie mamy nic wspólnego. Nic. Nic ani w duszy, ani w psychice. Chociaż oni znakomicie nas kupują. Z nimi graniczymy. Z nimi graniczymy i niestety... Jest to jakby... I niestety zwodzi nas ich wielka kultura, prawda? Bo oni mają jednak tą kulturę wielką, tą taką rosyjską, ten rosyjski wielki pesymizm, taką eschatologię, która nas fascynuje. Ta głęboka rosyjska dusza, prawda? To nas strasznie fascynuje i to jest wspaniałe, bo my, pijąc z nimi alkohol, uważamy, że mamy przyjaciół, a oni nas zażynają na drugi dzień, jak wyczerpują. Bez poczucia winy. Prawda?
ci wielcy przyjaciele, którzy całowali się z nami, tańczyli i tak dalej, rżną nas na drugi dzień, nie ma, nie budzi to w nich żadnego poczucia winy. Nie wiedzą, co czynią. Oni wiedzą, oni są z innej cywilizacji po prostu, z innej planety cywilizacyjnej. I tak samo Niemcy są z innej planety cywilizacyjnej i to doskonale znowu wypunktował Konieczny. Niemcy są Bizantyjczykami, a w Bizancjum jest prymat władzy nad prawem. Władza tworzy prawo. Nie, bo w Rosji wśród Turan siła, a tutaj władza. I dlatego... Rosjanie to jednak Bizancjum. Nie. Znaczy kulturowo i historycznie oczywiście, ale ja teraz mówię o teorii Konecznego, który zwraca uwagę na stosunki społeczne i stosunki władzy ze społeczeństwem. I znakomicie to się sprawdziło w czasie II wojny światowej, którą dożył Koneczny i zmarł już krótko po wojnie, ale przewidział to. Bo on stwierdził, Niemcy, nie dajcie się zwieść, Niemcy nie są łacinnikami, nigdy nie byli. Oni zawsze dążyli do prymatu cesarstwa nad papiestwem, bo wśród Bizantyjczyków zawsze władza ma prymat nad kościołem. I przewidział to, że Niemcy stworzą takie prawo, że w myśl tego prawa będzie można otworzyć obozy koncentracyjne. Przecież obozy koncentracyjne były zgodne z prawem. Nie było żadne bezprawie. No wcześniej właśnie Moskwiczanie to robili. No tak, ale wiecie Państwo, to jest szokujące. Rzadko na to zwracamy uwagę. Obozy koncentracyjne zostały utworzone zgodnie z prawem. Zgodnie z prawem można mordować miliony ludzi. Zgodnie z prawem. Niemcy nie robili niczego poza prawem. Ale Anglicy mieli pierwszy obóz koncentracyjny. No tak, ale wiecie Państwo, jak się stworzy takie prawo, to to prawo zwalnia hamulce moralne, ale tylko w cywilizacji bizantyjskiej i turańskiej. W naszej cywilizacji łacińskiej każdy jest kowalem własnego losu. My jesteśmy naznaczeni przez naszą Ewangelię, przez wiarę, że nawet jeśli prawo dopuszcza krzywdzenie innych ludzi, nakazuje krzywdzenie innych ludzi, to my wiemy, że czynimy źle. Mamy czynienia. My możemy krzywdzić, bo tak już tylko nie czyniliśmy jako naród. Prawda? Różne grupy. Możemy krzywdzić, ale krzywdzimy, ale mamy poczucie winy. Policjanci granatowi nie chodzili w pierwszych szeregach parad zwycięstwa. A dlaczego? Przecież wstępowali do PZPR-u. No mieli poczucie winy. Na tyle mieli przyzwoitości w sobie. Tymczasem w Rosji najwięksi zbrodniarze chodzą w pierwszych szeregach. W Niemczech też. W Niemczech pierwszym dowódcą wywiadu niemieckiego był Reinhard Gehlen, generał Abwehry. 12 lat w RFN-ie sprawował tą funkcję. Oczywiście była denazyfikacja, ale bardzo wybiórcza. W Polsce nie było dekomunizacji. Dekomunizacji, czyli oczyszczenia naszego społeczeństwa z tych 50 lat grabienia, niszczenia naszych świadomości przez komunistów. To wszystko potem odbija się na naszej świadomości dziś. Kiedy dopuszczamy różne rzeczy. Jeszcze teraz, jeżeli nam zabiorą Kościół, jeżeli rozmontują Kościół od środka, jeżeli skompromitują Kościół w oczach młodego pokolenia, no to nie będziemy już żadną cywilizacją. Rozpłyniemy się pomiędzy Turanami i Bizantyjczykami. Nie będziemy narodem. Trzymał nas Kościół ciągle. W tej chwili słabnące przywództwo kleru polskiego, głupie gesty w postaci pojednania z cerkwią, które jak widać dziś były idiotyczne, bezsensowne, przyniosły więcej złego niż dobrego, powodują, że no, zaczynamy wszyscy patrzeć krzywo na Kościół jako Kościół. Tak wielu już słabnie w tym entuzjazmie religijnym. Tymczasem jak my stracimy nasz katolicyzm, stracimy osobowość narodową. I będzie to jak najbardziej zgodne z ideami ideologa Kremla, czyli Dugina. Aleksander Dugin, o którym się mało mówi, a ja chciałbym, żeby pisano o nim często i na czołówkach europejskich gazet, bo może by się Europejczycy przebudzili, z kim mają do czynienia. Dugin, skracając, mówi tak, Polski nie powinno być. Katolicyzm należy zniszczyć. Trzecim Rzymem jest Moskwa. Moskwa to jest ideologia Trzeciego Rzymu, to jest ideologia pokultująca w cerkwi moskiewskiej od co najmniej XVII wieku. Ale Trzeci Rzym, czyli Rzym Konstantynopol niemieckiej, bo Niemcy są narodem bratnim, tak twierdzi Aleksander Dugin. Niemcy są bratnim narodem dla Rosjan. A Polacy są bękartem Traktatu Wersalskiego. To są pisma Aleksandra Dugina.
Aleksander Dugin był nieszkodliwym idiotą, gdyby nie fakt, że siedzi na Kremlu i jest ideologiem Putina. Putin, straciwszy ideologię komunistyczną, szukał ideologii, która uzasadniłaby jego pęd do odbudowy imperium rosyjskiego. No i znalazł Dugina, który de facto zwulgaryzował tezy Konecznego i przerobił je na rzecz imperializmu rosyjskiego. No i taką mamy dziś rzeczywistość. Tylko o Duginie w Polsce się mało mówi, bo jest to wstydliwe. Jakby zacząć publikować pisma Dugina, to wszyscy by wiedzieli, jaki szlapan się czai za wschodnią granicą. Powiadoliliśmy w pewnym sensie. Co dalej? No. Co dalej? To jest pytanie, które warto zawsze postawić i na nie jest trudno odpowiadać. Bo zawsze łatwiej krytykować niż coś budować. Otóż powiem tak. Dziś z punktu widzenia ekonomii działania społecznego nie widzę innej drogi jak wsparcie PiS-u w roli tarana do rozwalenia systemu okrągłego stołu. Ale tylko w roli tarana. Niech PiS rozwali system okrągłego stołu poprzez wygrane wybory. Poprzez zdobycie władzy. Wtedy otworzy się przestrzeń wolności dla nas. I my musimy się wedrzeć przez tą przestrzeń wolności i nie zostawiać PiS-u przy władzy. PiS-u w sensie tej biurokracji, która tam jest. Bo ona jest niewiele lepsza niż biurokracja siostrzanej partii po drugiej stronie. Mówię, to są gorzkie słowa, ale taka jest prawda. PiS jest dziś taranem do naszej wolności, a my musimy obronić naszą wolność. Musimy się wedrzeć jako obywatele we wszelkie możliwe miejsca. Musimy zrobić to, co zrobili neomarksiści. Musimy zastosować Gramsciego arebur, czyli powiedzieć sobie tak, Polacy, patrioci, niekoniecznie prawicowcy, bo ja nie lubię tego terminu w odniesieniu do dzisiejszej rzeczywistości, bo jacy my jesteśmy prawicowcy? Wszyscy biedni jak mysz kościelna, wielka mi prawica. A lewica jeździ jak ładami, tak? No więc coś tu się poplątało w tej ideologii. Więc czerwoni kmerzy jeżdżą dzisiaj jaguarami, prawda? A my chodzimy w rozklapanych bucikach, no. Mamy problem zawsze tam, żeby wygrzewać parę groszy, nie dlatego, że jesteśmy skąpi, tylko mamy mało pieniędzy. Z jaka my jesteśmy prawica? Ale to zostawiam, bo to jest dłuższa dyskusja. My musimy zastosować Gramsciego arebur. Wedrzeć się do instytucji. Zrobić marsz przez instytucje. Iść przez szkoły, uczelnie, przez kulturę, przez przedsiębiorstwa i zmieniać. Zmieniać to na korzyść polskiej niepodległości. Czyli musimy się kształcić, musimy kształcić nasze dzieci i musimy je popychać do aktywności. Nasze wykształcone dzieci nie mogą wyjeżdżać. Muszą wchodzić w kręgi władzy, muszą wchodzić w samorządy, muszą wchodzić w przedsięwzięcia gospodarcze i zmieniać. Bo tak można zmieniać Polskę. To jest zasadnicza teza, którą chciałbym sformułować, jeżeli chodzi co robić. Odpowiedzieć na pytanie co robić. A szczegółowo co robić? Bronić swojej wolności korzystając z swobód obywatelskich, dopóki te swobody mamy. Bo może się pewnego dnia zdarzyć, że pan Lewatywa wprowadzi stan wojenny. Tylko, że tak jak wszystko co oni robią, to ten stan wojenny też będzie groteskowy. No, to będzie bardziej śmiesznie niż strasznie, no nie mogą to zrobić, prawda? Więc my musimy się przed tym bronić i musimy stosować bojkot konsumencki. Coraz bardziej wyraźnie. To jest ogromne narzędzie wpływu na rzeczywistość. Nie oglądamy stacji, które są antypolskie. Nie kupujemy gazet, które są antypolskie. Nie sponsorujemy, nie kupujemy produktów, które sponsorują antypolskie działania. Ja od wielu lat nie chodzę do sieci Starbucks Cafe, bo wiem, że popiera homoseksualistów. A ja się z tym nie zgadzam. Nie dlatego, żebym miał coś do homoseksualistów, bo niech sobie żyją, prawda? Jak każdy z nas, normalny człowiek, uważam, że homoseksualiści byli, będą i jakoś społeczeństwo sobie z tym radzi. Ja jestem przeciwko homopolityce. Jestem przeciwko... Zawsze jest ich tyle samo chyba, bo to jest statystycznie jakaś tam ilość i tyle. Oczywiście moda na ta gej propaganda sprawia, że normalni młodzi ludzie też wyglądają jak homoseksualiści.
zakładają te spodnie, rurki i tak chodzą. Ale to minie. To minie jak każda choroba. Więc tym bym się nie przejmował. Musimy świadomie kupować. Jeżeli mamy, to są proste zachowania, jeżeli mamy piekarza, który jest porządny i od lat go znamy, to kupujemy tego piekarza, a nie w supermarkecie. W ogóle musimy się zatrzymać z naszym szaleństwem supermarketowym. Dlatego, że to nie służy państwu. Dopóki w Polsce nie zostanie wprowadzony podatek realny od obrotu dla supermarketów, dopóty ciężarówki pieniędzy będą wyjeżdżały z Polski. W niewiadomym kierunku. Tak jak na Węgrzech. Musimy sobie z tym poradzić. Musimy wygrać bitwę o handel. Pierwszą bitwą, którą powinna toczyć dziś opcja niepodległościowa, jest jak za Hilarego Minca bitwa o handel. Tylko że wtedy bolszewicy tworzyli sieci, żeby zlikwidować prywatnych sklepikarzy, a dziś my musimy dążyć do tworzenia polskich sieci handlowych. Bo to jest w sumie najmniejszy kapitał, jaki jest do tego potrzebny, i najmniejsza logistyka. Bitwa o handel, zachowania konsumenckie 40-milionowego narodu to jest potęga. Rynek wewnętrzny musimy obronić. Mamy w miarę jeszcze funkcjonujące rolnictwo, musimy to rolnictwo wspierać. Więc nie kupujmy chińskiego czosnku, który jest tańszy, ale kładzie naszych rolników. I tak dalej, i tak dalej. No to można przemyśleć i napisać książkę pod tytułem Dekalog świadomego konsumenta. Co kupować, a co nie kupować. Jak tego typu postawy się zaczną wzmagać, one będą skuteczniejsze niż 20 marszów w obronie wolnych mediów. Bo marsz idzie i przejdzie i do widzenia. I ludzie posprzątają po nim i tyle. I tyle z tego jest. Poczujemy się razem, poczujemy się wspólnie, ale to jest kilka dni w roku, kiedy my idziemy na jakieś manifestacje. A zachowywać się konsumencko i świadomie po polsku możemy codziennie. Ja pamiętam, że książę Sapieha kiedyś wydał taką instrukcję, jak się zachowywać konsumencko. Chodziło oczywiście o zupełnie inny problem, bo wtedy narastał w Polsce opór antysemityzm, no mówiąc krótko, prawda? Czyli no, Polacy nie chcieli kupować żydowskich produktów w żydowskich sklepach. To była zupełnie inna epoka. I wtedy książę Sapieha pisał bardzo jasno. Nie rozbijaj tych sloganów. Nie niszcz tych produktów. Wystarczy, że kupujesz u Polaka. I dziś, oczywiście w zupełnie innej sytuacji, zupełnie innym nastawieniem, no i tak się musimy zachowywać. To jest kolejna odpowiedź na to, co robić. Niedawno odpowiedziałbym jeszcze, że wspierajmy polski kapitał, bo takim polskim kapitałem są skoki, prawda? Cokolwiek byśmy nie powiedzieli, to jest polski kapitał, wiszą tam krzyże, pieniądze ze skoków idą w sposób jasny. Ale dziś już dzieje się rzecz bardzo zła, mianowicie Komisja Nadzoru Finansowego doprowadziła do tego, że można wyrzucić wszystkich szefów skoków i prowadzić tam komisarzy i politycznie mianować władzę. Czyli można zabrać ludziom ich dorobek 25-letni, finansowy, i oddać go w ręce Ziutków i Kasków, którzy chcą się sprawdzić w biznesie, z PSL-u i z jakiegoś innego tam, ZSL-u, prawda? To się może stać, to się dzieje właściwie. Na to też warto zwrócić uwagę, bo być może trzeba będzie bronić po prostu polskiego kapitału. Ostatnich polskich instytucji finansowych, które działają na naszym rynku. No to też jest wyjście z sytuacji. Dobrze, to mróweczki. Mróweczki, ale mróweczki potrafią zbudować wielkie mrowiska. Tylko jeżeli ich wysiłek idzie w jednym kierunku. Jak każda mrówka lata w inną stronę, to widać, że zagłada nadchodzi na mrowisko. Czyli rola wolnej prasy, wolnych mediów między innymi powinna polegać na uświadamianiu odbiorcom, że takimi działaniami mamy szansę troszeczkę poprawić sytuację. Czyli w sieci ma dodatkowe zadanie, bo tego typu tekstów tam jest za mało. Racja. Ja postaram się to zmieniać, pisać więcej pozytywnych postulatów. Tak jak mówiłem Polonii, będąc w Berlinie, mówiłem, że powinna powstać fabryka niepodległości. Czyli powinien powstać fundusz,
zarządzany profesjonalnie, który wspiera działania służące polskiej niepodległości, niezależnie, poza budżetem i w sposób menadżerski, na zasadzie realizacji projektu. Mamy projekt, realizujemy projekt. I musi być taki management wspierania polskiej niepodległości. Ale to szczególnie do Polonii jest apel, bo Polonia dysponuje większymi finansami. No ale jest jeszcze jedna rzecz, bo tutaj nie tylko dziennikarz, ale i kupujący, jeżeli nie będzie kupującego, no cóż z tego, że ja czy Witek coś tam napiszemy, opublikujemy, a z jakiegoś powodu ludzie przejdą. Też wspomnę o osobach, które tu przychodzą. No niestety dzisiaj nie ma, nie wiem dlaczego nie przyszli, co kupują wyborczą. Ja się pytam dlaczego. A, bo tam jest ciekawy dodatek, ten taki obcasy chyba, tak? No, no i takie bzdury zaczynają gadać te osoby. No dobrze, no ale w tym wypadku, no tak powiedział redaktor, że nie widzi tej prawicowości tutaj. Nie widzi prawicy, no zgadza się. I panu Bogu świeczka i diabłu ogarek. Nie. No chyba myślimy. No nie wszyscy jak widać. No właśnie. Bo myślenie boli, ktoś kiedyś powiedział i dlatego się nie myśli. Także żeby to zaczęło się zmieniać, to musimy, dlatego między innymi też odbywają się tutaj spotkania, żeby raz przeczyta się tekst, drugi raz zobaczyć autora tego tekstu. Można podyskutować, ale to, o czym wspomniałem wcześniej, jeżeli jesteśmy na podwórku, nie uciekajmy od dyskusji. Dyskutujmy. Nie bójmy się rozmowy. Ja jestem ostatnio krytykowany mocno za dwa takie teksty, które popełniłem. Pierwszym żądam zamknięcia Gorzelika za działalność antypaństwową i uważam, że to się powinno stać. Gdyby polskie państwo było poważne, to Gorzelik powinien siedzieć w kryminale, albo przynajmniej zostać skłoniony do wyjazdu z Polski, bo nie jest Polakiem i wypowiedział posłuszeństwo polskiemu państwu, więc no, nie możemy tolerować tego typu postaw. To nie jest faszyzm żaden, tak jak Gorzelik stwierdził, bo Gorzelik stwierdził, że to ja powinienem wyjechać z Polski, mi się nie podoba. Więc mówię, zamknąć Gorzelika, a drugi postulat, jaki postawiłem, to wyplewić PSL. Całkowicie wyrzucić PSL z naszej rzeczywistości, bo jest to banda chamów, którzy obsiedli polskie instytucje i utrudniają nam życie. A poparcie społeczne mają żadne. Więc PSL, który jest przemalowany z PSL-em, musi zniknąć, bo jest to chwast. I to napisałem bardzo wyraźnie, oczywiście jestem za to krytykowany, ale ja takie postulaty formułuję, one są bardzo jasne. Bo kiedy w Kłajpedzie rozpoczęto, Rosjanie, których jest tam dużo, rozpoczęli referendum, kroki na rzecz referendum na temat przyłączenia Kłajpedy do Rosji, a dlaczego to zrobili? Bo w Kłajpedzie kończono budowę gazoportu. I wtedy Rosjanie rozpoczęli prowokację pod tytułem referendum w sprawie przyłączenia Kłajpedy do Rosji. Jak zareagował rząd litewski, 5-milionowego państwa? Ogłosił, że natychmiast wysyła siły policyjne do Kłajpedy i wszyscy, którzy będą wzywać do referendum, zostaną zamknięci i będą sądzeni za działalność przeciwko niepodległości Litwy. Mała Litwa w ten sposób załatwiła sobie problem rosyjski w Kłajpedzie i nie ma problemu. I pierwsze gazowce właśnie wpływają do Kłajpedy i Litwa odbiera niezależnie od Rosji gaz. Czyli problem tolerancji zdrady. A dziś tolerujemy działalność Gorzelika i jemu podobnych. Dopóki to będzie, to państwo się będzie rozpadało i my nie możemy tego tolerować. Właśnie Litwa pokazuje, że nawet małe państwo może bronić swojej niepodległości. Tak jest. Tylko jeżeli poważnie się traktuje. Ograniczając właśnie te polskie akcenty, czyli Polaków, litewskich. Ale to inna sprawa, to zupełnie inna sprawa. Ale bronią się. Ja proszę państwa, ja mówię w tej chwili z pozycji Litwina, który ma swoje państwo i broni swojego państwa. To, że oni mają z nami zadrażnienia, to także wina polskiego, a może przede wszystkim wina polskiego MSZ-u, który nie potrafi uprawiać polityki na Litwie.
gdzie nasza mniejszość jest pozbawiona wsparcia jakiegokolwiek. Tu nie chodzi o budowanie piątej polskiej kolumny, tym razem na Litwie. Chodzi o układanie stosunków. W Niemczech nie ma zarejestrowanej narodowości polskiej jako mniejszości. Zlikwidował Hitler. Więc Hitler zlikwidował, tylko nie odtworzono. Więc jak to w tej chwili wygląda? To my mamy tutaj dwujęzyczne napisy, to my mamy opolszczyznę, która coraz bardziej staje się niemiecka, a z drugiej strony mamy mniejszość dwóch posłów zawsze z mniejszości niemieckiej, a tam co? Gdzie jest tutaj jakaś symetria, prawda? Musimy zacząć się traktować poważnie. Nie mówić, że jesteśmy małym krajem, co od nas zależy, nic od nas nie zależy. A co od Litwy zależy? Albo od Estonii? Nic. Z naszego punktu widzenia, a traktują się poważnie. Musimy się traktować poważnie. Jeżeli nasze władze nie traktują poważnie państwowości, to musimy szumieć. Czyli złośliwie mówiąc i z goryczą, największym sukcesem 25 lat owej wolnej III RP było zniszczenie godności Polaków. Dumy z własnej narodowości, z własnej historii i z własnego kraju. I to rzeczywiście super sukces. I wydaje mi się, że chyba od tego trzeba zacząć. Mówił pan o jaskółkach. Dla mnie jaskółkami są młodzi ludzie. Jest w tej chwili ten festiwal filmów, prawda, niezależni, niezłomni, waleczni. Coś wspaniałego. Marsze młodych ludzi. Nawet ten film Komasy jest świetny, mimo powiedzmy sobie tam pewnych niejasności. Czyli w to też by trzeba było włożyć jakiś taki ogromny wysiłek i przy okazji bym powiedziała, że zacząć od tych takich małych naszych skupisk. I w Dąbrowie Górniczej na przykład trzeba byłoby też spojrzeć na pewne sprawy, które żeśmy przez lata odpuścili. Piękne było nadanie najważniejszemu właściwie skrzyżowaniu imienia Rosa żołnierzy niezłomnych wyklętych. Wspaniały jest ten mural tam na rogu, na tej kamienicy poświęcony powstaniu warszawskiemu. To wszystko cieszy, ale to ciągle jest za mało. Po prostu mam wrażenie, że brakuje, mówię w tej chwili o Dąbrowie Górniczej, takiego zrywu jeszcze młodych ludzi. Jest ich za mało, a my, rodzice, dziadkowie, ciągle nie potrafimy do młodych dotrzeć. Oni się tłumaczą pracą, kredytami, kłopotami i tak dalej. Ale przecież powiedziałabym, że kiedyś młodzi ludzie też byli obciążeni życiem codziennym, a było w nich więcej serca, więcej, powiedziałabym, uczucia do kraju, który nie... No i chciałem powiedzieć o tym właśnie. Młodzież mi pomagała przy tym, że udało się zrobić to, co się udało. Tutaj ojciec zniknął, Mateusz. Pomagali mi bardzo dużo fakt, że może nie z naszej bajki, bo Młodzież Wszechpolska była, ONR był, pomagali Strzelcy, ale tylko dlatego to się udało, że znalazła się jedna osoba, która dała się przekonać w Radzie, bo nie mamy tam praktycznie nikogo, bo chciano zrobić tutaj rondę Wartagierka. No i praktycznie bardzo duży wkład mój w to był, że to rondo udało się uratować i nazwać tym pięknym imieniem żołnierzy wyklętych, no ale jest jedna rzecz, która mi się nie udała. Kiedyś nie udało mi się wyrazić tego pomnika. No nie, Jacku, nie udało się. I tutaj jest Zadra. Tu mamy żołnierzy wyklętych. 20 metrów dalej mamy ich morderców, których bardziej widać. Trzeba byłoby ten pomnik. No tak, ale teraz... Bo dużą uwagę poświęcamy żołnierzom niezłomnym, bardzo dobrze. Staramy się odchodzić od nazwy żołnierza wykręcić, bo niby przez kogo. To jest takie dosyć pejoratywne, ale trzeba zwrócić uwagę na tych, którzy ich mordowali i pokazywać przeklętych, pokazywać żołnierzy przeklętych,
Czyli tych, którzy ich mordowali, a których nazwa jest ulice, ale których ulice do dziś w niektórych polskich miastach straszą. Ja teraz byłem w Dusznikach, jest tam ulica Karola. Młode pokolenie już nie wie, dlaczego my nie lubimy tych ludzi. Więc trzeba przypomnieć, morderców Polaków. W czasie wojny polskiej o niepodległość, która zaczęła się w 1944 roku, skończyła się gdzieś w 1963, kiedy ostatniego ukatrupiono już niestety leśnego partyzanta, toczyła się wojna o polską niepodległość, po prostu. To nie była żadna wojna domowa, to nie była żadna wojna żołnierzy wyklętych, to nie były jakieś tam działania band leśnych, tak jak chciałaby to propaganda komunistyczna, tylko to była wojna o niepodległość. Wojna ze zdrajcami, zdrajcy wygrali na 50 lat. I to jest ważne, żeby tak młodym ludziom to przekazywać, żeby młodzi ludzie widzieli pewne proporcje i żeby widzieli tych zbrodniarzy, którzy są bezimienni. Mówi się, komuniści mordowali w Polsce. Dobrze, ale to byli konkretni ludzie. To nie tylko ci ubecy, którzy gdzieś tam na różnych wystawach są pokazywani, ale wcześniej to byli oprawcy, którzy potem jak Bauman zasiadają na uniwersytetach. Taki Bauman, który może do Polski przyjechać i nie siedzi w kryminale, to jest hańba dla nas wszystkich. I to jest istotne, żeby nie tylko bawić się w tą taką ikonografię, martyrologię i tak dalej, ale też wyciągać z tego praktyczne wnioski. Bo jak my nie zakończymy tych epok historycznych jednoznacznym rozliczeniem, to skąd potem młodzi ludzie mają mieć wyczucie, gdzie jest dobro, a gdzie zło? A sędzia orzekający? Oczywiście, to wszystko są mordercy. To są wszystko mordercy, ale jeżeli Bauman był oficerem politycznym KBW, to nawet jeżeli nie zabił żadnego polskiego patrioty, to i tak był mordercą, bo to tak jakby siedział w gestapo. Po prostu. Ja myślę o sędzi orzekającym w sprawie tych młodych ludzi protestujących. A no tak, no to oczywiście, to pan Dudkiewicz się popisał bardzo i tak dalej. Pan prawicowy, prawda? Ale gdzie on jest prawicowy? To jest zwykły karierowy, że nie żaden prawicowy. No ale wygra. No wygra, tak jak Majchrowski właśnie, no o tym chcę powiedzieć, no Majchrowski w Krakowie wygra, bo PiS do dziś nie wystawił swojego kandydata. No to tylko dlatego, Lasota podobno ma kandydata. Dziwne to wszystko naprawdę. To znaczy nie takie... tylko dlatego, ja pochodzę z Dolnego Śląska, mam 3/4 rodziny we Wrocławiu. Wrocław w tej chwili powiedziałabym jest Mekką, jeżeli chodzi o kwestie pracy, zarobków i tak dalej. I tam ludzie kierują się finansami. Jest im dobrze i oni modlą się, żeby nikt tego, broń Boże, nie zakłócił. Nie trawią PiS-u, nie trawią krytyki PO i Dudkiewicza. Ale proszę Państwa, w PRL-u też byli ludzie, którzy mówili, nie róbcie tej Solidarności, bo dobrze jest jak jest, może być gorzej. Po co wy to robicie? Tak, i to jest tak. Z Rosją nikt nie wygra. Wtedy mówili, z Sowietami nikt nie wygra. Po co wy to robicie, tak? Jak Piłsudski 100 lat temu, 6 sierpnia 1914 roku, wychodził z Oleandru ze 160 młodymi ludźmi, to mówiono, po co ty to robisz? Co ty jesteś niepoważny, tak? Nic nie wskazywało na to, że to się może udać. A takie rzeczy się udają. Nie udało się. Takie rzeczy się udają, jeżeli są inicjatorzy. Musimy to inicjować, musimy o to walczyć. I teraz, dziękuję Państwu. I na koniec chcę jeszcze powiedzieć o jednym, że jest Sebastian Reńca, napisał książkę bardzo ciekawą właśnie, o powieść, o rozliczeniu z epoką komunizmu, tego komunizmu, który my już pamiętamy. Ja tą książkę czytałem, mam tą już przewagę nad Państwem, ale myślę, że parę słów jeszcze Józek powie i może Sebastian. No, jak najbardziej. Teraz już się nie wymigasz. To muszę od razu powiedzieć. Przyjdź tutaj. No, najlepiej będzie jak tam, a nie powiem. Dzień dobry, witam Państwa. Otóż tydzień temu miałem premierę książki Niewidzialni. Witek Gadowski napisał kilka zdań. Napisał też Waldemar Łysiek, co jest dla mnie bardzo ważne, bo to jest jeden z lepszych pisarzy polskich. Książka opowiada o pewnym morderstwie w 1987 roku i dziennikarz Wiktor Katon próbuje rozwiązać tajemnicę. I za tym morderstwem stoi Służba Bezpieczeństwa. Tyle. Zapraszam do kupowania. A ja od razu zapraszam na spotkanie, ale to będzie ustalony termin z Sebastianem Reńcą i z jego książką. No.
wszystko dalej. Bardzo dziękujemy. Jeszcze nie, no, całkiem nie kończymy spotkania. Chwileczkę. Jedno zdanie. Wspomniał tutaj pan Sebastian Renz Waldemara Łysiaka. Za tydzień mamy w piątek Tomasza Łysiaka. Tutaj? Tak, tutaj mamy. Możliwe. Mamy dziennikarza, pisarza, aktora. Był jednym z takich filmów, którego nie wiem czemu nie chcą pokazywać, właśnie z Tomaszem Łysiakiem, Szczęga. Kupę lat temu nakręcony, parę lat temu. Mówi o łagrach ten film. To była pierwsza chyba jego rola Łysiaka. I no to tyle na temat tego spotkania. Przyjdźcie, przyprowadźcie, chociaż tutaj jest rozmowa, dyskusja, jak to wszystko ratować. Jak podnieść tą świadomość, to przyprowadźcie, chociaż każdy niech jedną osobę przyprowadzi. To większą salę. A to mamy większą salę. Mamy większą. No. O 5? 17.30, tak dzisiaj. No. Także zapraszam wszystkich, oddaję. Aha, zanim ci oddam głos, to chciałem powiedzieć, że mamy pana redaktora książkę Smak Wojny do kupna. Zapraszam. Proszę bardzo. Ja się z Państwem pożegnam, to powiem tyle. Należy rozmawiać. To jest podstawowa broń przeciwko medialnemu atakowi. Trzeba rozmawiać. Trzeba konfrontować swoje wiadomości z wiadomościami, które posiadają inni. I wtedy wychodzi, że nie jesteśmy sami. Nas jest bardzo dużo, tylko jesteśmy zahukani. Za pomocą telewizora, za pomocą radia, za pomocą wielkonakładowej prasy przez 25 lat wbito nam w głowę jakieś dziwne kompleksy. Zahukano nas po prostu. A my myślimy zdroworozsądkowo, my mamy rację. Dla nas 2 plus 2 jest 4. Upierajmy się przy tym, warto. 2 plus 2 niech będzie 4. A oni mogą sobie wymyślać co chcą. Rodziny jednopłciowe, różne rzeczy mogą sobie wymyślać. Tylko nie zmienią naszego stosunku do prawdy. Bo prawda jest jedna i prawda da się poznać. To jest arystotelesowskie przekonanie. My na tym stoimy jako cywilizacja. Prawda jest jedna, prawda jest poznawalna i można kroczyć na drodze do poznawania prawdy. Można oczywiście się mylić i przyznawać do tych błędów i to nie jest żadna ujma, ale upierajmy się, bądźmy uparci jak osły po stronie prawdy. Nie relatywizujmy, nie uważajmy, że dziś jest prawda taka, jutro jest inna, a jeszcze w innym kontekście to co było nieprawdą jest prawdą i właściwie to nic się nie da, bo oni tak lubią robić. To jest pierwszy etap ataku na państwo, rozbicie jego przekonań moralnych, doprowadzenie do degeneracji elit. To wszystko warto czytać od samcy, jest to już znane, to widać, jak opanować inne państwo. Juri Bezmienow, YouTube, wykład. Można po sobie odtworzyć i zobaczyć. Ale gdzie są te elity? Trzeba je odbudować. Gdzie tu. Wszędzie tam, gdzie ludzie chcą słuchać i rozmawiać. Tam są elity. Gdzie ludzie chcą się bezinteresownie zastanawiać nie nad tym, jak napchać sobie brzuch i zarobić 3 złote, tylko nad tym, jak urządzać większą przestrzeń wokół siebie. To są elity. Czyli jesteśmy elitą. Tak, bo my nie dajmy sobie mówić, że mamy czekać na Andersa na białym koniu, bo on nie przyjedzie. My musimy zmieniać rzeczywistość. Bo nikt za nas tego nie zrobi. Dlatego ja jestem przekonany, że rozmowa i spotkanie jest dobrą drogą do zwycięstwa. Oczywiście powiemy, no tak, ale oni mają hektolitry tej medialnej papki, które na nas wylewają. Nie szkodzi. Nie szkodzi. 160 ludzi Piłsudskiego wyruszyło z Oleandru. Zawsze warto ten obrazek mieć w pamięci. Oczywiście, jak zaczniemy komplikować i myśleć panem Zychowiczem i wymyślać różne inne kwestie, to się nam te prawdy zaciemnią. Ale warto w tym wszystkim widzieć jednak, gdzie jest światło, a gdzie cień, gdzie jest prawda, a gdzie kłamstwo. My, z naszego punktu widzenia, uważamy za dobre to, co służy polskiej państwowości, co służy polskiemu narodowi. Jeżeli pytają mnie o Ukrainę, bo to jest bardzo trudne pytanie, co zrobić? Patrzeć. Patrzeć. Co z tego wyniknie?
nie pchać łap, żeby wyciągać rozżarzone węgle dla kogoś, kto w ogóle o nas nie myśli. Tam się dzieje coś, co rozpoznamy za chwilę. Więc nie kierujmy się tym romantycznym takim naszym zwyczajem, że za wolność naszą i waszą będziemy walczyć w Iraku, w Afganistanie i na Ukrainie i Bóg wie gdzie jeszcze. Bo wszyscy, za których wolność walczyliśmy, podziękowali nam w ten sam sposób. Więc dziś też pamiętajmy o tym, że Anglicy doprowadzili to do zimnego wręcz przekonania, że Anglia nie ma żadnych sojuszy, ma tylko interesy. My jesteśmy oczywiście innym narodem i trochę inaczej myślimy, ale oczywiście, że żal nam ludzi. Oczywiście, że chcielibyśmy, żeby państwo ukraińskie istniało po naszej wschodniej granicy i było dla nas przyjazne. I chcemy przyjaźni z narodem ukraińskim. Wszystko to prawda. Ale czy tą przyjaźń zbudujemy poprzez to, że wyślemy tam jednostki wojskowe, czy że wyślemy tam broń, czy że zaangażujemy się w konflikt z Rosją tam? Czy to trzeba się zastanawiać. Do tego trzeba naprawdę sztabów analityków, a nie gorących kół. Dlatego ja studiuję te wszystkie zapały, konwoje, proszę bardzo, konwoje humanitarne jak najbardziej. Przyjmowanie uchodźców, proszę bardzo. To wszystko jest nasz obowiązek. Ale mieszanie się w wojnę, która się toczy u naszych granic i może się wlać do Polski, nie jest najrozsądniejszym wyjściem. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby wyciągać z tej wojny jeden wniosek. Już od razu przystąpić do odbudowy polskiej zdolności obronnej. Żeby nikomu nie opłacało się atakować Polski. Bo to nie jest kwestia, czy Rosja nas może pokonać, czy nie, bo może oczywiście. Tylko czy Rosji się będzie opłacało wywoływać wojnę z Polską. To jest tak jak w biznesie. Rachunek kosztów może być zbyt duży, jeżeli polska armia będzie zbyt silna. Na to, żeby można ją było rozwałkować. Na dziś to następuje agresja rosyjska za pomocą agentury wpływu i rozmontowuje nam czynniki wewnętrzne w państwie. Za chwilę będziemy mieli do czynienia z dywersją, z ostrą dywersją. To już nie będzie działalność agentury wpływu, to już nie będzie działalność agentury jako takiej, nie będzie działalność rosyjskiego lobby wewnątrz, tylko będzie dywersja. Będą akty przemocy. I one będą, te akty przemocy będą sygnowane w różny sposób. A to będą prawdziwi Polacy, a to narodowcy. Ktoś coś wysadzi, ktoś coś zrobi. I zacznie się zamęt. I wtedy oferta nadejdzie z Moskwy, że korpus pokojowy, który wprowadzi w Polsce ład i porządek, już jest gotowy. Tak jak zrobił ład i porządek w Gruzji, tak jak robi ład i porządek na Ukrainie, tak zrobi i u nas. Więc musimy mieć świadomość tego, że wojna z Rosją toczy się od 25 lat. Odkąd Rosja wyszła militarnie z Polski, toczy się wojna gospodarcza z Rosją. Wojna propagandowa toczy się praktycznie od setek lat pomiędzy Polską i Rosją. I my jesteśmy tylko etapem w dziejach tej wojny. Ale musimy to widzieć z perspektywy trochę większej niż ten dzisiejszy emocjonalny zryw. To jest kontrowersyjne, co ja mówię, ja wiem, ale no musimy po prostu trochę egoizmu w sobie wykrzesać, bo w dziejach mieliśmy tego egoizmu zbyt mało. I płaciliśmy za to setkami tysięcy listów.